państwa wojna polsko-żydowska troszeczkę przycichła, ale tylko troszeczkę, bo jesteśmy jak gdyby w oku cyklonu, gdzie wiatr huraganowy też przycicha, ale po chwili odezwie się ze zdwojoną siłą, z jeszcze większym rykiem, kiedy nadejdzie 50. rocznica wydarzeń marcowych, a ona już zbliża się wielkimi krokami. 8 marca już poczujemy tutaj chlust tych pomyj, który spadnie na Polskę tak jak prysznic, taki obrzydliwy, smrodliwy z żydowskich organizacji przemysłu Holokaustu, no i być może również z Izraela, bo tam też są ofiary polskiego antysemityzmu, które będą się upominać o swoje krzywdy, prawda, i potrząsać przed całym światem swoimi tutaj martyrologicznymi życiorysami. W związku, ale nawet jak tam jesteśmy wokół cyklonu, to właśnie pojechała do Izraela delegacja rządowa z panem Karskim, który tam na dywanik zostanie wezwany. Znaczy tam może nawet nie będzie sztorcowany, będzie musiał klęczeć na grochu. No, ale władze izraelskie przekażą mu prawidłowy tekst nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. No i pan Karski w dyrdy, jak to się mówiło, wróci do naszego nieszczęśliwego kraju. No i Sejm tę nowelizację już poprawioną i uzupełnioną w podskokach uchwali. A pan prezydent w podskokach podpisze, no bo niech by spróbował nie podpisać tekstu ustawy podyktowanego przez rząd izraelski. No, za takową psotę to nawet i małżonka, pierwsza dama, by tu stawiennictwo pierwszej damy chyba by nie pomogło i tam starsi i mądrzejsi przypomnieliby panu prezydentowi, skąd mu wyrastają nogi. Proszę państwa, tutaj właśnie takie konsultacje gorączkowe trwają, a odezwał się Światowy Kongres Żydów, bo trzeba nam wiedzieć, że jak tylko prezydent Donald Trump przeniósł ambasadę amerykańską z Tel Awiwu do Jerozolimy, to natychmiast izraelski Knesset zaczął pracować nad ustawą, która przewiduje opodatkowanie wszystkich kościołów chrześcijańskich na terenie Jerozolimy. One do tej pory nie były opodatkowane, nawet za Turków, za panowania tureckiego nie były opodatkowane. Była tradycja, że w Jerozolimie takie obiekty kultu nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Tymczasem Knesset właśnie taką ustawę i jeśli dobrze pamiętam, to Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie byłaby opodatkowana tam jakąś bająńską sumą, jakieś ponad 100 tysięcy dolarów, więc to w ogóle, czy tamtych szekli, no nie wiem, w każdym razie chyba dolarów jednak. No i przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich podjęli decyzję zamknięcia Bazyliki Grobu Świętego. No i to wywołało bardzo duży rezonans na świecie, w Europie, no w każdym razie w Belgii, bo akurat byłem w Belgii, kiedy to miało miejsce, to wydarzenie, no i w telewizji belgijskiej aż huczało od tego, podczas kiedy tu się zorientowałem po przyjeździe do naszego nieszczęśliwego kraju, że takie bardzo skąpiutkie informacje się na ten temat pojawiły. Widać wyraźnie, że no, kucamy przed Izraelem, ale to tylko dlatego kucamy, że popuszczamy w kalesony ze strachu. No, daleko z tym nie zajedziemy, jak Polska w taki sposób będzie wstawała z kolan, to może już chyba, może już pozostanie na tym. No, ale zacząłem od tego, że w tym momencie, kiedy Bazylika Grobu Świętego została zamknięta,
Żydostwo się zorientowało, że chyba troszeczkę przeholowało, no bo wystarczy, że prowadzą wojnę tam ze wszystkimi sąsiadami, ale tu no, świat chrześcijański to jednak jest ponad miliard samych katolików, a protestantów jeszcze więcej, drugie tyle być może, no więc to może być trochę ryzykowne. Bądź co bądź koczownicze plemię nie jest aż tak liczne, żeby tu mogło sobie tak brykać przeciwko całemu światu, nawet ciesząc się protekcją Stanów Zjednoczonych, ale no, świat to jednak jest duży. No i tam można, może się narazić trochę ten, kto tak wierzga przeciwko całemu światu. No i w związku z tym Światowy Kongres Żydów i Kneset też chyba postanowił zrobić krok wstecz, wstrzymał pracę, a czy w każdym razie powiedział, że no jeszcze się zastanowią, jeszcze tutaj tego, bo dodatkową konsekwencją tej ustawy byłoby to, że w razie powstania zaległości podatkowych władze po prostu by konfiskowały te kościoły. No i to mogło doprowadzić do wyrugowania wszelkiej obecności chrześcijańskich miejsc kultu na terenie objętych suwerennością Izraela. Dlatego między innymi społeczność międzynarodowa stoi dotychczas na stanowisku międzynarodowego charakteru Jerozolimy, no i tylko Stany Zjednoczone przeniosły, no i tam jakaś bananowa republika jeszcze nadgorliwa taka, przeniosła swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, a nawet nasz nieszczęśliwy kraj tego nie robi. No, nasz nieszczęśliwy kraj stoi tutaj w tej sprawie przynajmniej na podobnym stanowisku co Stolica Apostolska, więc jeszcze na razie nie przeszliśmy na judaizm, chociaż już dialog z judaizmem jest prowadzony, ale dopóki nie przeszliśmy na judaizm, no to trzeba jednak respektować stanowisko Stolicy Apostolskiej. Proszę Państwa, nie tylko Kneset doszedł do wniosku, że może trochę za daleko się żydostwo międzynarodowe posuwa tutaj w takim ustawianiu całego świata do pionu, bo Światowy Kongres Żydów też się odezwał w sprawie oczywiście nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, no i w ogóle w sprawie polskiej. Światowy Kongres Żydów wystosował taki list otwarty do Polski. On z pozoru ma charakter taki łagodzący, ale tam koci pazur jest taki, że tu widać, że żadnej zmiany nie będzie, bo Światowy Kongres Żydów gotów jest, że tak powiem, złagodzić tutaj ten antypolski hejt pod jednym warunkiem, że my się przyznamy do wszystkiego, o co nas Żydzi oskarżają. Dokładnie tak samo postępowali ubowcy za kowcami. Przyznaj się, jak się przyznasz, no to już jesteś taki lepszy, może nawet nie nasz, ale lepszy. A jak się nie przyznasz, no to paznokcie będą ściągnięte, a być może razem z rękami odrąbanymi. No widać wyraźnie, że tutaj ubeckie, że tak powiem, metody psychologicznej obróbki Światowy Kongres Żydów opanował do perfekcji. No, wiadomo skąd tu proweniencja, to przecież wszystko, że tak powiem, starsi i mądrzejsi wynieśli z NKWD, gdzie przecież służyli Stalinowi gorliwie. A dopiero potem, jak się okazało, że już za Stalina się nie wybula, no to się nawrócili na judaizm, że tak powiem, bo to jak zauważył taki ksiądz Zieliński, no to Żydzi zaprawdę uważają tylko to, co im przynosi jakąś nadzieję na zarobek. W związku z tym wszelki dialog z judaizmem, z Żydami, to raczej chyba jest pozbawiony większego sensu. No ale co zrobić?
Podobnie zareagował ukraiński prezydent Poroszenko. No widać wyraźnie, że w sprawie ukraińskiej to musiały paść jakieś rozkazy, bo nawet były premier Jan Olszewski, no nie wiem na co on jeszcze liczy, przecież już kariery chyba nie zrobi, drugi raz premierem nie zostanie, ale zaczął wygłaszać jakieś takie opinie, że Bandera nie ponosi odpowiedzialności za Wołynkę. No rzeczywiście już wtedy akurat siedział tam u Niemców w kryminale, no ale przecież ci, którzy tę Wołynkę przeprowadzali, to z Banderą, z okrzykiem Bandera, Bandera, Bandera na ustach to robili, więc przynajmniej jakąś taką moralną odpowiedzialność Bandera ponosi. No a prezydent Poroszenko najwyraźniej tymi samymi rozkazami ośmielony powiedział właśnie, że Polska nie będzie Ukrainie dyktowała, jakich to ma mieć bohaterów. Pewnie, że to nie ma sensu, żeby Polska, Ukraina chcą mieć bohatera jakiegoś Rezuna, to niech mają, niech się chwalą przed całym światem, ilu to ludzi kazał pozarzynać, prawda, jakie czystki etniczne kazał zrobić. No i wtedy oczywiście na razie korzystają z takiej żydowskiej dyspensy, bo to sama pani małżonka, księcia małżonka, pani Anna Applebaum, nasza jabłoneczka, dyspensy im udzieliła. Powiedziała, że to Bandery to jest, no może tam, ale w zasadzie jest dobry, bo jest Ukraińcom potrzebny do kształtowania tożsamości. No, jak już sobie ukształtują według tych wzorców tożsamość, to nie wiem, czy pani Anna Applebaum, jabłoneczka, nasza wiotka, chciałaby tam na tej Ukrainie wśród banderowców zamieszkać, bo nie wiem, czy by przeżyła taki eksperyment, tak jak Pan Jezus, jak to Jan Paweł II zauważył, zetknął się z judaizmem, no i nie przeżył tego zetknięcia. Także trzeba uważać, jak to. Mało tego, nawet nie takie dramatyczne momenty, nie takie dramatyczne konsekwencje, ale niedawno właśnie mamy przykład, do czego prowadzi dialog z judaizmem. Otóż, proszę Państwa, w ośrodku Centrum Dialogu imienia Marka Adelmana w Łodzi odbył się taki dyskurs między rabinem Abrahamem Skórką, przyjacielem papieża Franciszka, jeszcze z Argentyny, z Buenos Aires, no i jego ekscelencją arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, arcybiskupem metropolitą łódzkim. No i relacja z tej dysputy zawiera między innymi takie stwierdzenie, że obydwaj duchowni, a więc i arcybiskup Ryś, zgodzili się, że żadna religia nie ma monopolu na prawdę. No to jest dopiero stwierdzenie. To znaczy, że nie mamy pewności, czy jakakolwiek religia, również chrześcijaństwo, to nie są jakieś bajendy zupełnie powysysane z palca. No bo skoro nie ma monopolu naprawdę, dotychczas inaczej było, dotychczas to biskupi katolicy twierdzili, że Kościół katolicki ma monopol na prawdę, naucza prawdziwej religii, mało tego, że cały czas pozostaje w asystencji Ducha Świętego. No ale tu biskup, arcybiskup Ryś przyznał, że żadna religia nie ma monopolu na prawdę. Uczciwość elementarna nakazywałaby w takiej sytuacji powstrzymanie się przed jakimkolwiek tak zwanym przepowiadaniem, dopóki nie sprawdzimy, czy to prawda, czy to nieprawda. No ale uczciwość jedno, to jedna rzecz, a życiowe konieczności to druga rzecz. No jakby arcybiskup Ryś przestał przepowiadać, to skąd by miał, że tak powiem, dochody? No tutaj niestety ciśnienie potrzeb życiowych jest takie, że nawet w sytuacji, kiedy nie wiemy, czy nauczamy prawdziwej religii, no to nauczamy jej
dalej, prawda, bo przecież trzeba zarobić na bułeczkę i masełko. Proszę Państwa, widzimy, że na jakie manowce prowadzi ekumenizm, na jakie manowce prowadzi dialog z judaizmem i jak to się biszurmanią ekscelencje jeszcze trochę i zakwestionują wszystkie prawdy wiary, a już Duch Święty to chyba pojedzie na wakacje, bo po co ma tutaj asystować takim filutom, prawda? Na pewno tak zrobi. Sprawdziłoby się wtedy takie ostrzeżenie, które jeszcze w XVIII wieku biskupowi wileńskiemu Massalskiemu, znanemu złodziejowi i karciarzowi, przedstawił taki bazylianin wileński Atanazy Nowochacki. Powiedział mu, co następuje. Teraz duchowieństwo sprzedaje dary Ducha Świętego za pieniądze, a skończy się na tym, że ani darów Ducha Świętego, ani pieniędzy mieć nie będzie, bo Pan Bóg swoje, a diabeł swoje odbierze. No więc chyba się zbliżamy do tego momentu. No i zobaczymy, co to z tego dialogu z Abrahamem Skórką wyniknie. Myślę, że Jego Ekscelencji nie opłaci się ta rysia skórka za wyprawkę. No ale zobaczymy, nie uprzedzajmy faktów, tym bardziej, proszę Państwa, że mamy tutaj no, wydarzenie, które drugie wydarzenie, które wstrzymuje, że tak powiem, obrót Ziemi dookoła Słońca. Otóż okazało się, że hiszpański wywiad zwerbował pana Jacka Czaputowicza, no to jeszcze tamtego, ale samego Adama Michnika, no nadając mu pseudonim operacyjny Mario, a jeszcze współpracownika obecnego, pana redaktora Stasińskiego, zastępcę chyba redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, który miał pseudonim Saturnino. Piękne pseudonimy Mario i Saturnino. Podobno ta agentka hiszpańskiego wywiadu wojskowego również utrzymywała kontakty z Bronisławem Geremkiem i z Jackiem Kroniem, ale widocznie miała zakazane nadawanie im jakichkolwiek pseudonimów, bo to by było już świętokradztwo. No ale widać wyraźnie, że Adam Michnik przynajmniej wtedy stał znacznie niżej w hierarchii od profesora Geremka, a nawet Jacka Kronia. No i ale teraz nie ma rady. Mleko się rozlało, więc myślę, że pan redaktor powinien skorzystać. No najgorsze są nieproszone rady, ale no, że tak powiem, z życzliwości do pana redaktora, który też czasami o mnie nie zapomina, tam ci jego soldaty, że tak powiem, funkcjonariusze czasami wspominają i o mnie. No i jak o mnie piszą, to zawsze nie omieszkają dodać, że znany z antysemickich wypowiedzi Stanisław Michalkiewicz, więc zawsze dziękuję przy tej okazji Gazecie Wyborczej za reklamę, bo to w środowisku dziennikarskim to takie, taka opinia kursuje, że dobrze czy źle byle z nazwiskiem. No a oni nigdy o nazwisku nie zapominają, za to należy się podziękowanie, bo intencje swoją drogą, ale efekt propagandowy swoją, prawda? No więc najgorsze są wprawdzie nieproszone rady, ale z życzliwości radzę, żeby pan redaktor Michnik, podobnie jak pan minister Czaputowicz, no i pan redaktor Stasiński, skorzystali z tej uniwersalnej formuły, że jeśli nawet, to bez swojej wiedzy i zgody, a jeszcze najlepiej uzupełnili tę uniwersalną formułę poprzez deklarację, że działali w roztargnieniu. No jeżeli Sąd Najwyższy uniewinnia sędziego, to pyłę za to, że ukradł 50 zł, ale to nie ukradł, tylko po prostu wziął. Wziął, bo był roztargniony. No to przez roztargnienie bez swojej wiedzy i zgody można zostać nawet agentem hiszpańskiego wywiadu. No a skoro można zostać agentem hiszpańskiego wywiadu wojskowego, no to cóż dziwnego, że pan doktor Targalski ostatnio znowu przypomniał opinii publicznej, że ja jestem agentem ruskim, agentem zimnego ruskiego czekisty Putina.
Dziękuję, że Pan już przyszedł do tego Sejmu, bo chciałem zapytać, że rok temu Polonia Chrystiana za kierownikiem izraelskim Grzegorzem Ost podała, że polski Sejm została grupa parlamentarna do posłów Żydów izraelskich z posłem PiS-u Janem Jędrzejczakiem i posłem Michałem Szczerym na czele. I chciałem zapytać Panie Pośle, czy ta grupa dalej działa, jeżeli działa, to co ona robi, czy zajmuje i czy mam z tego lepiej zrozumieć. W Sejmie naszym, nie wiem czy w Senacie, ale nie pamiętam, działają takie bilateralne grupy międzyparlamentarne, tak? To znaczy tam takie jakby budujące relacje, nawiązujące kontakty między parlamentami poszczególnych krajów. Można należeć, z tego co wiem, do 3 tylko maksymalnie. No i posłowie tam sobie wybierają, do jakich chcą należeć. Ja się zapisałem przede wszystkim do polsko-chińskiej, no bo to mnie najbardziej interesuje, do polsko-amerykańskiej i dla równowagi do polsko-rosyjskiej. Więc jakie osobiście w takich grupach jestem? Czy powstała polsko-izraelska? Szczerze mówiąc nie wiem, nie sprawdzałem tego. Sądzę, że mogła powstać. No ja osobiście do niej nie należę, ale to łatwo można sprawdzić na stronach Sejmu, czy powstała i kto do niej należy. Przy czym powiedzmy sobie uczciwie, no te grupy poselskie, one jakieś tam większej, jakby powiedzieć, większej kompetencji nie mają, tak? No to w praktyce zależy od tego, jak sobie tam zaplanują pracę i jak działa sprawnie przewodniczący takiej grupy, ale w praktyce to są tam różne wymiany informacji, czasem jakieś wizytacje nawzajem, czasem jakieś spotkania w ambasadach i tego typu rzeczy. No, jakiejś szczególnej skuteczności te grupy, moim zdaniem, przynajmniej tak jak widzę, póki co, ze swojego doświadczenia nie wykazują. Co nie znaczy, że nie warto w nich uczestniczyć, bo nigdy nie wiadomo, czy coś tam ciekawego z tego, czego nie wyniknie. Ale raz jeszcze powiem, z ręką na sercu nie wiem, czy grupa powstała i kto w niej jest, pewnie łatwo to sprawdzić na stronach sejmowych. Ja przypadkowo akurat wiem, bo, chociaż nie jestem parlamentarzystą, ale kiedy taka grupa powstała, to nawet było nazwane taką grupą lobbującą na rzecz Izraela, co mnie zaniepokoiło. Akurat byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych, no i miałem dosyć ograniczony dostęp do tego, co się w kraju dzieje, ale kiedy przyjechałem do Polski, to odezwał się do mnie pan poseł Dziedziczak, wyjaśniając, o co chodzi. Otóż on trochę tam prostował, że to nie jest tam grupa lobbująca na rzecz Izraela, czy w ogóle szerzej interesów żydowskich, bo to mnie zaniepokoiło. Mamy sytuację pewnego konfliktu interesów między przynajmniej wieloma środowiskami żydowskimi, no i Izraelem, który stanął na czele, czy uczestniczył w roku 2011 w powołaniu tego zespołu HERD, którego celem jest odzyskiwanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej. Więc Izrael się oficjalnie nie angażował przedtem, w 2011 roku się zaangażował oficjalnie w takie przedsięwzięcie i dlatego mówię o interesach również izraelskich. Otóż poseł Dziedziczak przedstawił mi takie oto uzasadnienie, że lepiej jest, jak Izrael ma dobre samopoczucie na Bliskim Wschodzie, bo wtedy nie ma takiego pragnienia przeniesienia się do jakiejś innej rejony. Nie wiem, na ile szczere to uzasadnienie było, ale no musiałem się nim zadowolić, bo takie mi przekazał. Dziękuję bardzo.